Jarkowi Krzankowskiemu z Makowa Mazowieckiego mamy do zawdzięczenia dwa niezwykłe gołębie, które pojawiły się na naszej aukcji i chyba jedyne w swoim rodzaju, trudne do powtórzenia. Pierwszy gołąb, którego trzymam w ręku, o numerze 966, ciemny, młody z wyjątkowego połączenia. Tak się składa, że dzięki znajomości mojej od lat z Grzegorzem Lazarem udało mi się pożyczyć, czy wypożyczyć od niego gołębia 09 roku 4429. Gołąb ten, można powiedzieć, miał dwa razy złoty medal, bo i w Brnie, i złoty medal także w Budapeszcie na olimpiadzie, i za każdym razem była to kategoria B. To jest pełny brat jego gołębia 4403, który miał z kolei pierwsze miejsce w Nitrze na olimpiadzie. Także rzeczywiście wybitny olimpijczyk. Natomiast matką jest olimpijka z Budapesztu w kategorii H z koeficjentem 1362 z hodowli Kołodziej, ale ta czerwona pstra w tej chwili znajduje się już w hodowli Jarka Grzankowskiego. Czyli mamy takiego wyjątkowego młodego z połączenia dwóch olimpijczyków, Grzegorza Lazara i Kołodzieja. Proszę zapoznać się ze szczegółami, z wynikami i matki, i ojca tego gołębia. I tak jak mówię, są dwa takie unikaty, specjalnie gołębie wyhodowane na naszą aukcję ze sparowania dwóch olimpijczyków. Kolejny wyjątkowy gołąb podarowany nam na aukcję przez Jarka Grzankowskiego to gołąb o numerze 950. Wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, ponieważ udało mi się wypożyczyć dzięki przyjaźni, znajomości z Grzegorzem Lazarem, jego olimpijczyka, dwa razy złotego medalisty i w Brnie, i w Budapeszcie w 15 roku na olimpiadzie o numerze 4429. Zaś Jarek Grzankowski sparował tego olimpijczyka ze swoją olimpijką, a ta jego olimpijka to jest gołąb od Reinharda Graba, ale gołąb od Szyski z oddziału najpierw Ugniany, potem Opole. Srebrny medal w kategorii B na olimpiadzie w Brukseli. Także mamy tutaj no, niezwykłe sparowanie. Złotego medalistę z Brna, z preolimpiady i potem z Budapesztu w kategorii B razy srebrna olimpijka z Brukseli. Nic dodać, nic ująć. Gołąb rzeczywiście wyjątkowy i dla koneserów, tak możemy powiedzieć.